Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku przygotujemy nasze silosy do żniw. Tak wiem, żniwa już rozpoczęłyśmy, ale jeszcze zawsze wiecie, brakuje tych 5 minut, aby coś dopiąć na ostatni guzik. Nie zdążyłyśmy jeszcze posprzątać silosów, ale przyjechał do nas nowy pomocnik, także za chwilę go poznacie. Dzisiaj rano nam popadał deszcz, więc koszenia z pewnością dzisiaj nie będzie, a my korzystając z wolnej chwili ogarniemy te silosy, aby błyszczały i były przygotowane na nowe ziarno. Zapraszam Was w me skromne progi. Kurz ogólnie, który poleży, to każdy rolnik wie, jest najbardziej męczący. A u nas do tego sprzątania to jakoś nikogo jakoś tak, wiecie, nie ciągnie. I to zawsze spada na mnie. I tradycji stało się zadość. Wchodzimy. Żeby było mnie lepiej widać, wzięłam sobie nawet lampę. Teraz sobie ją przymocujemy. Coś tam będzie widać. Także tak wygląda silos po łopatowaniu. Mamy tutaj na środku zamontowany... O, wezmę sobie lampę. Na środku mamy oczywiście kratkę wysypową i w silosie mamy zamontowany system podpodłogowy. Wcześniej mieliśmy taki, wiecie, przenośnik skośny, ale się go pozbyliśmy i teraz, jak widzicie, mamy system podłogowy. Także zdecydowanie to ułatwia nam pracę. Zdecydowanie jest mniej szuflowania, co oczywiście poprawia komfort pracy. Zanim jeszcze przejdziemy do dokładnego oczyszczenia tej reszty zboża i tak dalej, chciałabym poruszyć tutaj bardzo ważny temat, a mianowicie zobaczcie tylko na podłogę, jaką mamy w silosie. Wygląda ona moim zdaniem rewelacyjnie, jest to oryginalna podłoga, jaka była postawiona razem z całym silosem, nie wymienialiśmy tutaj podłogi. Jest naprawdę, nie ma na niej grama rdzy, więc tutaj, co chcę poruszyć, bardzo ważnym aspektem jest wilgotność zboża, jakie wsypujemy do silosa. Jeżeli ta wilgotność ziarna pozostaje w zbożu, no to musi gdzieś ona się udać, więc atakuje nam albo po prostu najczęściej podłogę, albo ścianę. Na ścianach również u nas nigdzie nie znajdziemy rdzy, dlatego że to zboże było przechowywane suche. Więc tutaj ogólnie przy zawiasach, zaraz Wam odwrócę. Również zobaczycie, że te śrubki są zdrowe. Nie są słowa rzucane na wiatr. Tak wygląda silos, który stoi już ładnych parę lat. Więc zboże musi być suche. Nie ma tutaj żadnego ale, że jest taki rok, że są niekorzystne warunki. Zboże, aby ten silos mógł funkcjonować te ładnych parę lat, musi być suche, przechowywane w silosie, bo silos to jest zamknięta przestrzeń, tak jak puszka Pandory, zamknięta szczelnie. Chociaż tutaj na górze mamy odpowietrzniki, to na takiej masie, no to jednak wszystko nie zdąży nam odparować, prawda? I temperatura jednak z takiej powierzchni nie zdąży tak szybko się ulotnić, jak powinna by, gdy zboże nie będzie odpowiednio wysuszone. Wcześniej wspomniałam coś o systemie podłogowym, a teraz chciałam jeszcze troszkę doprecyzować, aby tutaj nie pojawiło się za dużo pytań odnośnie tego. Dany system mamy połączone w linii prostej dwa silosy i jeżeli chcemy, przygotowujemy się na przykład do sprzedaży zboża, to wystarczy, tutaj z boku mamy takie zasuwy, że jeżeli chcemy na przykład opróżnić dany silos, to otwieramy lub zasuwamy
zasuwy danych z silosie i opróżniamy dane z silos, więc tutaj to jest z danej strony, oczywiście ze strony zewnętrznej. Poza tym mamy jedną kratkę sypową, więc jeżeli tutaj wcześniej mieliśmy ten przynośnik skośny, to naprawdę zdecydowanie tego zboża zostawało w silosie więcej. Na chwilę obecną danym systemem już troszkę pracujemy, więc zboża jest zdecydowanie mniej. Zawsze było tu gdzieś wyżej, prawda, sięgało to zboże i trzeba było to szuflować, a na daną chwilę to jest takie jakieś 1,5 węglanka. Różnie to bywa, wiadomo, bo czasami trzeba interweniować i zaglądać, bo jednak tutaj sprzęt cały czas pracuje, trzeba to doglądać. A poza tym, to jeszcze pokażemy Wam to ze strony zewnętrznej. Na zakończeniu tutaj całego przeleśnika mamy taki w sumie zrobiony nasz podziemny kosz. Miejsce na kosz, gdzie wjeżdżamy tutaj koszem sypowym i w ten sposób rozładowujemy silos. Ogólnie jakby jeszcze mielibyście jakieś pytania, zarówno odkurzacz, czy czyszczenie silosu, przygotowanie ziarna, nie wiem, czy dany system, cokolwiek, to pytajcie, postaramy się odpowiedzieć na Wasze pytania. A jak nie będziemy znały odpowiedzi na pytania, to na pewno zasięgniemy wiedzy, aby Wam pomóc rozwiać Wasze wątpliwości. A poza tym to trochę tu gorąco i trzeba się brać za to sprzątanie, bo temperatura na zewnątrz jest wysoka. Blacha się zdążyła już nam nagrzać, więc żebyśmy się nie sparzyły, to bierzemy się do pracy. Niby tego nie ma dużo, ale jednak trzeba jeszcze wejść na dubnikę, wszystko ogarnąć. Bo jednak są takie miejsca, gdzie to ziarno się nam przykleiło, trzeba go obnieść. I na resztę zostawimy odkurzacz, więc gadaniem nic nie zrobimy, trzeba się brać i sprzątać. To jest taki sposób mój na tutaj śrubki przy podłodze, zawsze tutaj zajdzie nam zboże zmieszane z kurzem, więc szczotka super się sprawdza. Polecajka. Najlepszy sposób na czyszczenie. Naprawdę niczym nie wyczyścilibyście ich tak dobrze jak daną szczotką. Zawsze kombinowało się, czymś się dłubało, czy szufelką, czy czymś. A to takie proste rozwiązanie, a tak to nie czyści też. Już mamy, brakuje nam tylko w sumie zasilania. I na wstępie, odkurzaczów przemysłowych na rynku, naprawdę nie oszukujmy się, już każda firma, która coś tam produkuje ze sprzętu AGD czy tam dalej, produkuje również odkurzacze, a odkurzacze można kupić i za 500 zł, i za 5 tysięcy, i za 10 tysięcy, więc rozbieżność jest naprawdę bardzo duża, więc żeby nie wrzucić tych pieniążków w błoto, lepiej się zabezpieczyć i sprawdzić sobie recenzje firm, użytkowników i tak dalej. Ja jednak troszkę poszukałam w internecie, pogrzebałam i sprawdziłam, że jednak firma Erle naprawdę specjalizuje się w myjkach, odkurzaczach przemysłowych, że jednak naprawdę doświadczenie jakieś ma już na rynku i warto jej zaufać. No i ja jej zaufałam. Czy będzie to dobry wybór, to zobaczymy. Tutaj jeżeli chodzi o odkurzacz, to mamy tutaj powłokę inox, dlatego jest taki ładnie błyszczący. Mamy wąż o długości 10 metrów, bo jednak tutaj nawet przy samym odkurzaniu w silosie
to jest to praca zarówno na wysokości, lub jak chciałbyśmy również pracować, nie wiem, czy w garażu, czy gdzieś, to zawsze trzeba, wiadomo, przesuwać tym odkurzaczem, przemieszczać się, a tutaj będziemy miały rurę, będzie można pracować niezależnie od miejsca, w którym będzie stał odkurzacz, nie trzeba będzie nim jeździć, chociaż na wózeczku również będzie fajnie się go przemieszczało. Bułeczko mamy duże, więc bez względu na jakieś przeszkody łatwo będzie się nim przemieszczać. Poza tym wygląda on kolosalnie. Poza tym nazywa się cyklon, jako jakiś potwór wielki, prawda? Ciężki, a naprawdę jest mega leciutki. I co więcej, mamy model. Model to jest PowerJet 640 Inox Cyklon. Jest to odkurzacz z trzema niezależnymi silnikami. Tutaj na górze mamy włączniki do poszczególnych silników. Jest to naprawdę prosty w użyciu odkurzacz. I na przykład jakby się nam w którejś z silników na przykład uszkodził, no to dalej odkurzacz będzie nam mógł funkcjonować, bo pozostałe dwa silniki będą mogły pracować, więc to jest naprawdę bardzo ważne. I poza tym możemy sobie dobierać tą ilość mocy do pracy, czyli czy będziemy pracować na jednym silniku, czy na dwóch, czy na trzech. Tutaj my na przykład będziemy pracować dzisiaj na trzech silnikach, aby ta jednak moc na tych 10 metrach ssania pozostała dalej wysoka. Poza tym mamy tutaj system separacji trzypoziomowej. Zaraz Wam to pokażę. Więc odetniemy sobie na początek górę. Ale echo mi takie z tyłu idzie. Zdejmiemy sobie pokrywę. O. I mamy tutaj ostatni system separacji. Jest tutaj filtr papierowy Keltridge, który separuje nam wszystkie zanieczyszczenia, aby żadne zanieczyszczenie nie dotarło nam do silnika. Jest to bardzo ważny etap i dzięki temu z odkurzacza wydobywa się tylko czyste powietrze. Następnie mamy filtr bawełniany. Jak on wygląda, również zaraz Wam pokażę. Odepniemy sobie jeszcze tutaj zabezpieczenia. Więc tak wygląda filtr bawełniany. I niżej mamy już miejsce, gdzie są separowane te takie najgrubsze zanieczyszczenia stałe. Tutaj mamy tylko kurz i jakieś takie drobne, wiecie, rzeczy, które przedostały się do wyższej sfery, że tak powiem, odkurzacza. Więc przez to żywotność odkurzacza jest lepsza, dłuższa, bo ta separacja jednak przedłuża żywotność. No, na ludzki rozum nawet powinno się to sprawdzać, więc ja temu zaufałam. I zobaczymy, jak to zaraz odpalimy tego potwora, tą machinę. Więc zabezpieczamy sobie wszystko po kolei. Ciach. O, dobra. I mamy wszystko. Jeszcze sobie pójdę po przedłużkę i będziemy zaczynać. Ale dobra, popracujmy sobie na razie na sucho. Prąd już mamy. Na początek jeden. Jak się zastanawiacie, jak szybko zawołać kota, to patrzcie. Chwila jest. A teraz będziemy testować odkurzacz. Proszę, Weronika. Pierwszy zakres.
możemy uznać zakończone zaraz nasze jury w składzie Weronika i Weronika Załoga ocenią wnętrze silosa. Ale ja się jeszcze muszę wypakować. Inspektor biała rękawiczka. No powiem ci, że tak czysta to chyba jeszcze nigdy nie było. Nie. Patrz to. Patrzcie tu. Jedna kurwa się spisał. Naprawdę. Jeśli chodzi o drabinkę, to zawsze trzeba się było tak namęczyć, a tutaj tylko wystarczyło. Wiadomo, że ten wąż na wysokości troszkę ważył, ale naprawdę odkurzacz zrobił robotę i to nie mało. Jest czyściutko. Jak to nadal się śpimy w gminie? Przy tych temperaturach poszalałaś. Zamykamy ten system. Idziemy na obiadek. Zasłużony zresztą. Jesteśmy już po pierwszym odkurzaniu, także rozbierzemy odkurzacz i wam wszystko pokażemy, co podczas tego odkurzania zadziało się wewnątrz. Tutaj też czyściutko. Rozbieramy dalej. No rozbieramy. I teraz wyjmujemy. Ulala. Coś tam odkurzyłyśmy. Widno ci, że jednak coś robiłeś w tym binie. Więc zaraz wypniemy jeszcze rurę. Czekaj, zobacz. Gdzie z tym jedziemy? Do wiaderka sobie sypiemy i będzie po robocie. Ogólnie tutaj można sobie rozblokować. O. I wtedy można rozćwartować nasz odkurzacz. Zaraz ci pomogę. I mamy to. Patrzcie, ile baba zupy nagotowała. Tak właśnie miałam mówić, żeby tyle zupy nagotowała. Ups. Prawie czysty. Z tyłu tą śrubką zakręcamy, aby nam odkurzacz się nie przemieścił. I składamy ten sprzęt. Oj, oj, oj. Będzie co prać. Teraz kolejna część. I naprawdę pierwsze wrażenia super. Zawsze trzeba było się tak obkurzyć. W sumie dzisiaj też nie wyglądam rewelacyjnie. Ja prawie nic nie robiłam. Tak, Weronika dzisiaj się miała nie kurzyć ze względu na to, że miała wyjazd. A tu jednak i ona oberwała. Więc pierwsze wrażenie, naprawdę super odkurzacz, moc jego zdecydowanie widać. Na wysokości troszkę było ciężko jednak utrzymać rurę, bo troszkę ważyła, żeby wszystko utrzymać, ale naprawdę moc to on ma. To jest zwierzę zamknięte moc, pod to powoko. Moc, masa. Siła kiełbasa.
Więc naprawdę, w użytkowaniu to też, jak sami widzieliście, nie ma jakiegoś problemu, wystarczy, tutaj są też te silniczki, wszystko jest tak super zgrane, że nie ma żadnego z nim problemu. I zdjęcie sobie nawet w nim znowu można zrobić, super naprawdę. A ty, Werka, jak oceniasz? No, mi tam pasi. Pasi wszystko. No to my się z wami pewnie będziemy żegnać. Pomachajmy do odkurzacza. Machamy do odkurzacza. Mamy nadzieję, że wam... Ale śmiesznie wyglądamy. Że wam taki odcinek się podobał. Więc dziękujemy, że byliście razem z nami. Subskrybujcie nasz kanał. Komentujcie, lajkujcie. No, odwiedzajcie nas. Co? Odwiedzajcie nas na naszym kanale. Więc widzimy się w kolejnym odcinku na naszym kanale. Do zobaczenia. Cześć!